licznym gronie przybyliście Państwo i chcieliśmy Wam zaprezentować nasze drewniane wyroby. Celowo robimy taką formę otwarcia, bo obaj z Piotrem, owszem, jak na siebie dzwonimy lub spotykamy się, to będziemy sobie dużo porozmawiać na temat rzeźby, natomiast publicznie i przy wszystkich mamy jakąś blokadę i chyba wolimy zostawić po prostu rzeczy do oglądania, może nawet dotykania. I ciężko mi tutaj rozwijać się na temat moich inspiracji, czym, co mną kierowało przy rzeźbieniu i tak dalej. Ja po prostu to lubię i nie wiem, być może to w moich genach siedzi tak po prostu, zwyczajnie, i to się samo uwalnia. A to, że mam możliwość taką, to bardzo się z tego cieszę. Staram się z tego korzystać. Chciałem podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta wystawa może się odbyć. No i dziękuję. Ale to prawda, że dane mi było śledzić los Marcina, pracę i jego niewątpliwy talent, dlatego że z roku na rok wyszedł jak burza. Ja mam takie nieładne skojarzenie, bo teraz nowe rządy nam fundują coś różną kilometry autostrad i jak się wjeżdża na autostradę, to są tak zwane rozbiegówki. I Marcin na tej rozbiegówce od razu się podłączył pod trzeci czy czwarty pas i oby tak dalej. Myślę, że historia sztuki miejsce dla niego znajdzie. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, dlaczego wymyśliliśmy taki tytuł Trzeci Wymiar. Otóż raz, że rzeźba to jest coś, co posiada trzy wymiary. Można ją dookoła oglądać. Ja bym dodał jeszcze czwarty wymiar i widać to po naszych rzeźbach, a mianowicie czas. Czas jest też tym wymiarem, który nadaje charakter tym pracom. A drugie czytanie tego tytułu to jest jak gdyby połączenie naszych prac i po prostu daje tą wypadkową, ten trzeci wymiar, mam wrażenie, naddanie. To znaczy połączenie tych naszych prac stwarza dla mnie osobiście inny, że nie powiem, niesamowity film. A jeszcze wracając do prac Marcina, to proszę zwrócić uwagę, że Marcin należy do tych rzeźbiarzy, którzy oprócz tego, co, czyli temat, proszę obserwować jak, czyli popatrzeć na jego warsztat, zaobserwować parę centymetrów kwadratowych danej pracy i wtedy wychodzi cały kunszt właśnie. Już tyle. Dziękuję pięknie.